witam serdecznie, drogie wodniki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przynoszą dla Was na kolejny tydzień. Co dla naszych wodników na kolejny tydzień? O, masz, wodnik siedzi. Wodnik siedzi, no dobra, zaraz zobaczymy. Cóż tam? Wodnik pomrożony. Strata energii. Tutaj układ kostny, moje drogie wodniki, tutaj się pokazuje strasznie mocno układ kostny, a w szczególności jedna strona. No jesteście tak jakby przykulone, tak, bo tutaj się pokazuje mi ogólnie układ kostny, dużo jest takich, ja bym powiedziała, strat. Powiem tak, emocje, energie, emocje, tak naprawdę stres, wszystko gdzieś tam u Was wchodzi w kości. Nie wiem czemu, ale pokazuje mi się, że tutaj jest energia weszła w kości, tak, czyli inaczej energia zła, energia włazi w kości i trzeba się z tym uporać. Dwie karty, trzy karty mi mówią, że siedzicie na boku, to tak jakby biodra, tak jakby nogi, tak jakby tutaj, ale ogólnie cały układ kostny, moi drodzy. Ja bym powiedziała, że no tutaj, moi drodzy, jest tak w energii miłości super, bo to jest tak jakby dom szczęśliwy, dom spokojny, nareszcie powrót do dobrych energii. Jesteście paniami, panami samych siebie, bardzo fajna energia. Jest tutaj pokonanie opozycji, pokonanie partnerów w czymś, w jakiejś zwadzie, chodzi o jakąś zwadę. Ja bym powiedziała, że strata tylko w pracy. Strata w pracy, ale jednocześnie tworzenie, zdrada jakaś w pracy, bo pokazuje mi się tutaj, że miłość ma się bardzo dobrze, miłość ma się bardzo dobrze. Tutaj tak jakby pożegnanie czegoś, kurde, pożegnanie kogoś, czegoś, jakiejś emocji, jakiegoś zdarzenia, po jakimś zdarzeniu, ale jednocześnie czujecie się zdradzeni, bo tutaj jest karta, ale jednocześnie jest to karta oszusta, tak na to zwróćcie, kochani, uwagę w przyszłym tygodniu, bo tu się pokazuje, że coś Wam jest zabrane, coś jest oszukane, na to zwróćcie uwagę, ale przede wszystkim pokazuje mi się też i praca, praca, która mówi o tym, że tak jakby szef, szefowa, ktoś przełożony, jest osoba przełożona nad Wami, lub jeżeli są to kontrakty, jeżeli pracujecie sami dla siebie, no to zwróćcie uwagę, bo ktoś coś knuje, coś chce zrobić, coś takiego, co przysporzy Wam troszeczkę nie lada jakiegoś kłopotu, bo tu jest jakiś kłopot, tak, jakaś zdrada, kłopot, takie zakulisowe działania, bym powiedziała. Tutaj jest taka obrona, przyjdzie Wam się mocno przed tym bronić. Natomiast jakbym miała powiedzieć, macie świat, świat, który przepędzi to wszystko, bo jesteście, już wchodzicie w energię tworzenia, wchodzicie w bardzo fajną energię. Natomiast, moje drogie wodniki, powiem tak, jeżeli macie chęć na skok w bok, to Wy jesteście, to tu mi się pokazuje, że to zostanie odkryte. Odkryte i zostanie skrytykowane tak naprawdę przez rodzinę, przez grono znajomych, tak jakbyście naruszały coś, co jest takie, ma bardzo dobre podwaliny, stabilne podwaliny. Na to zwróćcie też, kochani, uwagę. Jest też tworzenie, jest też wielopokoleniowych, czyli tak jakby wodnik cieszy się z sukcesów, kogoś młodszego w swojej rodzinie, być może dzieci, być może jest, ale jest to jakaś radość. Tutaj są wesela, tutaj są zaślubiny, także no, powiem szczerze, jest taka energia wymieszana, ale macie ładną energię, tylko powiem tak, nie wiem czemu, ale u Was jest tak, wchodzicie, to jest takie... energie macie piękne, a wchodzicie w energię cały czas takiego umartwiania się niepotrzebnie, bo to niczemu nie służy, a tylko tyle, że pozbawia Was dobrej energii i tak jak mówię, wchodzi w kości, nie wiem czemu pokazują mi się kości, bo jesteście przechyleni, tak, czyli tak ani na tej stronie, ani na tej stronie, jak to się mówi, pośladka, ani na tej stronie pośladka nie możecie siedzieć, ale tutaj jest diabeł, jest to zadawnione, są to ogniska jakieś zapalne, tak bym rzekła, moi drodzy. No i głowa, u Was głowa, emocje niesamowicie mocno, aż bym wręcz powiedziała, że buzują. Powiem tak, w miłości super, w miłości super, jeżeli chodzi o dzieciaki, o kogoś młodszego z rodziny, o przyjaciół, o grono znajomych, super, bardzo fajnie, bo to jest dobre wspomnienie, dobra, ogólnie dobre rzeczy się zadziewają, natomiast jeżeli chodzi, moi drodzy, o pracę, to tutaj na tym polu uważajcie, bo tutaj jest jakaś zdrada, tutaj chce ktoś oszukać, nie wiem, czy tutaj przyjdzie jeszcze troszeczkę powalczyć, bo to jest troszeczkę lub sprawy urzędowo, sądowo, bytowe, tutaj przyjdzie o coś powalczyć, myślę, że zakończę
zakończą się dla Was sukcesem, bo to jest taka zapowiedź zakończenia sukcesem czegoś, bo tutaj każdy dostanie to, na co zasługuje, to, na czym mu zależy. Być może chodzi o jakieś pieniążki też jednocześnie, bo pod spodem widzę tu pieniądze, czyli sytuacje z tego tygodnia, moi drodzy, mogą mieć wpływ w jakiś sposób na finanse, tak, na równe dawanie i branie i tu może być coś zaburzonego, może na to chce Was ktoś oszukać, na to zwróćcie, kochani, też uwagę. Poza tym piękny tydzień, macie dziesiątkę kielichów, cesarzowo, szóstkę kielichów, trójkę denarów, macie świat, ale macie też diabła, macie cesarza, macie królową mieczy, trójkę mieczy i dopiero później jest tak naprawdę budowanie trójka buław, czyli stajecie przed tymi decyzjami, ale ja bym powiedziała, że tutaj się budujecie, tak, czyli tak jakby postanawiacie, że czas i pora o siebie zadbać, czas i pora na siebie, w siebie zainwestować i później lub po prostu zawalczycie o jakieś pieniążki, o jakieś dochody, czy o coś większego, nie wiem o co chodzi, ale wiem, że będziecie w jakiś sposób, ktoś będzie Was szkalował, ktoś będzie próbował tutaj coś nieprawdziwego na Wasz temat powiedzieć, także tak to widzę, kochani. Pozdrawiam serdecznie, do kolejnego czytania, buziaczki, hej, pa.